zalano pętlę autobusową. W Bronowie, właściwie na granicy Brunowa i Ligoty. A my zaczynamy kolejno rajza. Na poprzednim filmie nie przywitałem się z ludziami. Nie było jakoś tak czasu. A my zaczynamy kolejno rajza. Tym razem jademy na trzy jeziora. Jezioro Paprocany, Jezioro Łąka i Jezioro Goczałkowice. Kolejność dowolną. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No, pochmurna pogoda jak na razie. Nie ma chmury, nie ma słońca. Pytanie, czy pisarzowice będą, bo mają być dzisiaj. Tak ogólnie rzecz biorąc, to jeszcze wczoraj był nastawiony na to, że dzisiaj będzie jura krakowsko-częstochowsko. No i tak by się to pewnie nie odbyło, ze względu na tę pogodę. Z rana, zresztą widzicie, że asfalt jest mokry. Deklaruję i będzie ok. No będzie ok, podobno. Już od godziny 11. I jeszcze na początek takie ostrzeżenie. Mianowicie w piątek, czyli dwa dni temu, otrzymałem wiadomość, że za następnego dnia, czyli w sobotę, odetną mi energię elektryczną, czyli po śląsku sztrum. No, oni się podszywali pod polską grupę energetyczną, ci oszuści. No to jest oszustwo. Podszywali się pod polską grupę energetyczną i chcieli, żebyś zapłacił 3 zł 46 groszy pilnie i wtedy tego sztrumu nie odetną. Jak się okazało, Roba nic nie zapłacił, sztrumu nikt nie odciął, a poza tym oszust z pewnością nie wie, że ja nie jestem klientem polskiej grupy energetycznej, bo tutaj za to odpowiada inny dostawca, czyli Tauron. Sprawa została zgłoszona na policję i co się okazuje, że takich ludzi jak ja, których chcieli naciągnąć, było więcej. Czemu tak nisko kwota? 3,46. Ano dlatego, żeby po prostu wejść w taki link, który tam został podany w tej wiadomości i dokonać przelewu bankowego, dzięki czemu oszust zyska dostęp do mojego konta w banku i je po prostu wyczyści. Więc na takiej zasadzie to działa. Więc nie dajcie się oszukać, sprawdzajcie wszystko. Poza tym żaden zakład energetyczny nie informuje dzień wcześniej, że ci odetną prąd, nie? Strum. Także tutaj trzeba pomyśleć trochę. Dobra, a my już kontynuujemy rajza pod Domu Kultury. Jeszcze mamy sporo czasu. 20 minut. Tym razem Roba jest w czas. Aktualnie w kościele trwa msza. Ja był wczoraj już na mszy niedzielnej.
te trzaski, co słychać, to jest moje siedzisko. No to w domu mieli zostać. No bo mieli w domu zostać. Jest 20 na godzinę. Nie ma było w domu, ale się wróci do domu, jak było razem do domu. Proszę wracać do domu, pewnie do razu 20 nie ma. Do domu było napisane, że nie jedy, kurde, to może 10 pojadymy, albo 5. No coś się stało. Lasy Kobiórskie. Jurek Józek tam coś przyhamował i jechał bardzo wolno i został. No to dlaczego nie dzwonił? No ja nie wiem, może nie chcę. Może musiał szybko iść na lasy, na żeby to było. Nie to dzwoni, po co telefonu podałem? Ale nie dzwoni. No ale dlatego mówię, że ktoś się dzwoni. Nie wiem, co. No to bo mówię, że została. To po mnie zadzwoni. Co się dzieje? Muszę się kuchnię zrobić do lasu. Zawsze. No. Dostał każdy telefon, powinien dzwonić. Będę miał kubkę do lasu zrobić. Ja, podobno jest Jan. Przesada, tak. Dokładnie tak.
tak można rowery to tam porobić. Tak, ludzie zaraz. A my zaraz się będziemy brać. Dobra, dziękujemy. Promnice. Tu gdzieś był ten, a tu jest nawet. Ten pomnik. A procent. Fajny kawał. No słucham. Gadaj. Kawał chcecie piosenkę? Piosenka. Kto, tak, każdy tak opowie. Albo kawał, albo piosenka, albo wiersz. Piosenka już była. Tam gdzie kawał mojej. Był facet. Lubił się wypić. I popił. Zawsze była w domu awantura. Jany, była haja. I zaś popił. Budzi się rano. Zaś będzie haja. Zaś będzie popił. Siedzą sobie pijany. Rozebrany, ubranie wisi, a zawsze to tak albo rzucił, albo w mundurku też. Idzie do kuchni, ja dam go na stole, i to się kuchni, ej, słuchaj, znowu byłem pijany, no tu. No i co? Mama się rozbierała do łóżka, żebyś w mundurku nie szedł. No i co? A ty przez sen mówiłeś do nich: odejdź ode mnie dziwko, bo jestem żonaty. Mamie się to tak spodobało, że już nie krzyczała na ciebie, śniadanie może, ubranie poukładane. Przecież to chyba pijo wiesz, ale wierny. Brakło miejsca na parkingu. Masa ludzi. No to co tu, jakoś impreza jest na tym zależy, co? Jak dla mnie, to ten wczorajszy rajd był zdecydowanie lepszy. Dzisiaj to tak średnio było.
jeziora, Paprocane, Łąka i Oczałkowice. Na Oczałkowicach tyle ludzi chyba wody nigdy w życiu nie widziało. Tak, ja już jadę w Chybiu. Rajd dla nas skończył się nad jeziorem Łąka. Organizator nas pożegnał wtedy, więc uznaliśmy rajd za zakończony. Bociat tutaj w rejonie tego boiska, zaś miała miejsce jakoś demolka znaków WTR i to mi spowodowało, że na jakieś 20 minut musiałem się tutaj zatrzymać i jeden znak naprawić. No niestety, na takie idiotyzmy trzeba zwracać uwagę. Nie tylko zresztą znaki WTR były zdemolowane, ale również znaki drogowe. De facto znaki WTR-u są znakami drogowymi. Tak więc trzeba walczyć z takimi patologiami, bo nikt normalny tego nie robi. To patologia. Tak, to jest budowa drogi dla rowerów. Przy trasie Pszczyna-Strumień. Dawno nie było szlakówki, nie? Tak, to już jest jezioro Goczałkowickie. Z drugiej strony widać oprócz pasm Beskidu Śląskiego, czyli grupy Klimczoka, widać też stronę Chybia. W Chybiu już był, tak, tamten pas lądu w jeziorze to jest już Chybie. No dawno, że ich nie widział, jeziora Goczałkowickiego z tej strony tutaj. Tu jest widoczna równica. Błatnia, Stołów, Trzy Kopce, Klimczok, Magura, Kozia Górka. I tutaj, między tymi górami, przy dobrej pogodzie można zobaczyć Tatry. Jest taki przestrzał w kierunku przełęczy między Babią Górą a Pilskiem. Pilsko schowane tutaj w tym rejonie. Babia Góra się gdzieś kryje za tymi górami Beskidu Małego. Ale to jest to miejsce, gdzie można przy bardzo dobrej pogodzie zobaczyć Tatry. Policja. Nie, to jest to chałupy prywatnej. Wkręciła, tak. Czyli teoretycznie udało mi się zwiać. I mamy kolejne miejsce, skąd można zobaczyć Tatry. Z nad jeziora Goczałkowickiego. I to jest właśnie tamta przestrzeń, tak. Tu ta przełęcz, ta jakby. Tam też można zobaczyć Tatry. Czemu o tym godam? Bo dzisiaj jest genał 9 roków. Jak pierwszy raz te Tatry żech tutaj uwidział. Dokładnie tak. 8 sierpnia 2000. No, 2010 roku. Tak było. Tak, no to z racji tego, że już się ten dzień kończy, ten rowerowy dzień się kończy. Niedziela 8 sierpnia 2021 roku. Imieniny miesiąca, jak ktoś pochytał. Generalnie rzecz biorąc, dzień udany, dzień rowerowy, 100 km po raz kolejny. Niestety znowu bolą mnie mięśnie ud,
ale to też wiadomo, no 100 km, nie? Zostało przejechane, to mój resor. Jeśli chodzi o Sumrajd, to oczywiście no, trasa całkiem niezła, po lasach kobiórskich, Pszczyna, absolutnie rowerowe miasto. Generalnie rzecz biorąc, organizacja no, rajdu też bez większych zastrzeżeń, ale jest jeden mankament, który mi tutaj uczestnicy też sygnalizowali, i to nie jest no, pierwszy raz coś takiego, za szybko po prostu, za szybko. Niektórzy nie nadążali i no, trudno jest to zrozumieć, bo moim zdaniem powinno się dostosowywać tak, jak to kiedyś w poprzednich latach bywało, do najsłabszego uczestnika, żeby te osoby nie były w żaden sposób poszkodowane. Dlatego no, to niestety dużo osób w pewnym sensie zniechęca do tego rodzaju rajdów i ja je tutaj w pełni pragnę zrozumieć. No bo nie każdy jest tak objeżdżony jak my, nie każdy jest takim prawdziwym rowerowym herosem i nie każdy ma tyle siły, więc trzeba się dostosować do tych ludzi, którzy rzadko kiedy jeżdżą i którzy po prostu no nie dają rady. No niestety, rajd to nie jest wyścig, to jest po prostu rajd dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Ale to jest moje zdanie i no, mam nadzieję, że organizator nie będzie na mnie zły, ale taki sygnał popłynął i to jest już od jakichś 2 lat. Niestety no, uczestników tych rajdów ubywa, no bo ludzie po prostu nie wytrzymują tempa. A poza tym jak najbardziej rajdy są fajne, można poznać ciekawych ludzi, można oczywiście wspólnie spędzić czas na rowerze, no i oczywiście poznać nowe trasy, nowe tereny, doświadczenie innych rowerzystów. Także myślę, że nad tym tempem tych rajdów trzeba pomyśleć, a poza tym no nie spieszyć się tak. Nie spieszyć się tak, rajd to ma być przyjemność. Każda rajda ma być przyjemnością, a nie wyścigiem. Ja bynajmniej zawsze takie zasady wyznaję. No, z racji tego, że opuściłem ten rajd już w Łące, no to objechałem jeszcze jezioro Goczałkowickie dookoła i tak oto 100 km jest. Mięśnie niestety bolą, to są skutki COVID-a, dlatego też w tym tygodniu jest pąć na Częstochowa. Choroby nie będzie na tym. A no niestety COVID znacznie mi sezon stortadował, ale damy rady. Będzie dobrze i trzeba walczyć. Nie dać się zwariować, nie słuchać tych pierdół z telewizji i przede wszystkim dbać o siebie i o własne zdrowie, a nie żyć jakiekolwiek chemikalia i dawać się po prostu w jakimś stopniu omamić. Dobra, no to jakby było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.